dla zastali. Pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym są niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli jak duch ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z mocołem, i kręci się, kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej, i dudni i stuka o moce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost. Po torze, po torze, po torze, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy, się śpieszy, by zdążyć na czas. To tak, to tu koca i stuka i puka, to tak, to to, 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 tak, to to. Jakże to, czemu tak gnać?